Maciek Gąsławski z Bielawy ma 18 lat. Jest bardzo szczupły, skromny i niezwykle odważny. Dwa tygodnie temu, nie zastanawiając się długo, wskoczył na pomoc dwóm mężczyznom, którzy topili się na zbiorniku wodnym Sudety. Holował ich do brzegu przez ponad 20 minut. W tym czasie na brzegu z założonymi rękami stało trzech policjantów. Nie zrobili nic. Bardzo przeżywa wciąż tą sytuację. Przede wszystkim dlatego, że nikt nie chciał mu pomóc, a scenę obserwowało kilkudziesięciu ludzi, w tym trzech policjantów na służbie, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi. No, jak zjawili się, jak już dopłynęli, to zacząłem go holować. Krzyczałem oczywiście do nich pomocy, a oni mi tylko odkrzyknęli, że dasz radę. I to jest zachowanie policji. Na to pytanie Maciek wciąż próbuje sobie odpowiedzieć, bo był przekonany, że właśnie na pomoc funkcjonariuszy będzie mógł liczyć w każdej sytuacji. Kiedy jednak bardzo jej potrzebował, zawiódł się. Ma straszny żal do policji. Wcześniej nie chciał o tym mówić, ale kiedy przyszedł do urzędu, by odebrać gratulacje od burmistrza za swój bohaterski czyn, nie wytrzymał. To jest też dla mnie chyba najbardziej taki traumatyczny moment, jak pan mówi o tych policjantach, którzy przyjechali i przyglądali się temu, co pan robi. Tak. Z założonymi rękami, jak przecież wszystko widziałem. A kiedy chłopak wołał, opadając już z sił, o pomoc, policjanci odkrzyknęli mu tylko: dasz radę. Maciek jest przekonany, że gdyby choć jeden z policjantów skoczył do wody i pomógł mu, drugi mężczyzna by dziś żył. Może nie pomogli, no. Jakby jeszcze ktoś by ze mną wskoczył, to by było raz, że szybciej by się go uratowało, to było, żeby było większe prawdopodobieństwo przeżycia tego pana. Udało mu się uratować tylko jednego nieodpowiedzialnego pływaka. Dlaczego jednak żaden z policjantów nie pomógł 18-latkowi, który ratował dwóch, o wiele cięższych od siebie mężczyzn? Nie wszyscy policjanci posiadają uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego. Takie uprawnienia posiadają przede wszystkim wyspecjalizowane jednostki. W takich miastach mogę podać przykłady jak Bydgoszcz, Łódź, Poznań, tam gdzie są akweny wodne, gdzie policjanci w związku z pełnieniem przez siebie obowiązków służbowych muszą pełnić służbę na tychże akwenach. W Dzierżoniowie żaden z policjantów nie ma takich uprawnień? W Dzierżoniowie nie ma specjalistycznych oddziałów czy też posterunków, które posiadałyby wyspecjalizowanych ratowników wodnych. Rzeczniczki policji, funkcjonariusze dobrze postąpili. Byli to policjanci, którzy posiadają umiejętności do pełnienia służby na lądzie. Dlatego wezwali inne służby. Ale mieli taki obowiązek czy nie? Wezwali inne służby, zachowali się odpowiednio. Mogło, że policjantów obliguje do tego już sama przysięga, której słowa brzmią: ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Każdy z nas szanuje treść tej przysięgi, tej deklaracji, jednakże w sytuacji, o której mówimy, policjanci ocenili swoje umiejętności. A ponieważ nie mają takiego przeszkolenia specjalistycznego, dlatego zostały wezwane przez tych policjantów służby, które posiadają odpowiednie uprawnienia i po prostu zostały wezwane na miejsce. Po to, aby bezpiecznie móc ewentualnie przeprowadzić akcję ratunkową. Czy zatem w takiej sytuacji jest w ogóle sens wzywania policji? Tak naprawdę, że trzeba sobie tak naprawdę samemu radzić. Właśnie pomagać im, zanim przyjadą, a w ogóle nie wiadomo, czy właśnie pomogą. Zawsze mogą krzyknąć co? Że dasz sobie radę.